przez mężczyzn w XVI-wiecznym świecie raczej nikt nie przypuszczał, by ta rudowłosa, młoda, niezależna, szalenie ambitna, a przede wszystkim niezamężna królowa mogła z takim sukcesem władać Anglią. Nikt też nie przypuszczał, że otworzy drogę do tronu kolejnym silnym i niezależnym kobietom. Czy była mężczyzną? Czy miała nieślubnego syna? Kogo kochała i dlaczego nigdy nie wyszła za mąż? Poznajcie Elżbietę I, królową dziewicę, symbol potęgi i złotego wieku Anglii, znakomitą polityczkę, dyplomatkę i mecenasa sztuki. Nasza dzisiejsza bohaterka urodziła się 7 września 1533 roku w Greenwich jako córka króla Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn. Była oczywiście owocem wielkiej namiętności, ale umówmy się, nie była wymarzonym prezentem dla swojego ojca. Henryk VIII bowiem marzył o tym, by mieć syna, prawdziwego następcę tronu. Oczywiście nie mógł jeszcze wiedzieć wtedy, że ta mała, rudowłosa dziewczynka namiesza w historii Anglii jak nikt przed nią. Życie małej Elżbietki od samego początku już nie było usłane różami. 17 maja 1536 roku arcybiskup Canterbury ogłosił unieważnienie małżeństwa jej rodziców. Dwa dni później królowa Anna Boleyn została ścięta. Elżbietka miała wówczas niecałe trzy lata i oczywiście nie mogła pamiętać matki. Natomiast te wydarzenia na zawsze naznaczyły jej przyszłość i spowodowały chaos. Życie Elżbiety już od dziecka... Pełne było wszelkiego rodzaju zwrotów i naznaczone było ogromną niepewnością. Wystarczy, że powiemy, iż przed ukończeniem dziewięciu lat straciła trzy macochy, z czego dwie umarły, z czego jedna skazana na śmierć przez jej tatusia. Trudno było dorastać dziecku w takich okolicznościach. W dodatku, Elżbieta w przeciwieństwie do swojego przyrodniego rodzeństwa nie miała. Ani potężnej rodziny, jak jej starsza siostra Maria, której rodzina władała wówczas Hiszpanią, ani nie była chłopcem. Czyli ani nikt nie mógł się za nią wstawić, ani nie była szczególnie ważna, ponieważ nikt nie przypuszczał, by ona właśnie mogła zasiąść w przyszłości na tronie. Wkrótce jej świat zachwiał się po raz kolejny. 28 stycznia 1547 roku zmarł Henryk VIII. Jego miejsce na tronie zajął nieletni jeszcze wówczas książę Edward, brat Elżbiety, późniejszy król Edward VI. Tym razem Elżbieta była w troszeczkę bardziej uprzywilejowanej pozycji niż jej siostra Maria, ponieważ podobnie jak jej brat, i podobnie jak jej matka, czyli Anna Boleyn. Elżbieta była protestantką, a Edward, wychowywany na dworze protestanckim w duchu protestanckim, jedyne czego pragnął, to dokończenie reform ojca i przestawienie kraju całkowicie na anglikanizm. Elżbieta, sierota, pozbawiona zarówno ojca, jak i matki, zamieszkała wraz ze swoją ostatnią macochą Katarzyną Par. Wkrótce do ich rodziny dołączył Tomasz Simur, nowy mąż Katarzyny Par i ukochany. Przez wiele, wiele lat. Próbował on już wcześniej dążyć do małżeństwa z Katarzyną, ale wówczas na ich drodze stanął król Henryk VIII, więc Katarzyna oczywiście nie mogła królowi odmówić swojej ręki, została jego żoną. Ale gdy Henryk VIII tylko zszedł z tego świata, wreszcie mogła połączyć się ze swoim ukochanym Tomaszem Simurem. Wydawało się, że sytuacja jest wręcz sielankowa. Jednak w pewnym momencie, gdy Katarzyna par była w ciąży już ze swoim mężem Tomaszem Simurem, zdarzyło się coś, to spowodowało, że Elżbieta w natychmiastowym tempie spakowała swoje rzeczy i opuściła dom swojej macochy. Przez pewien czas nikt nie wiedział, co się stało, że dwie panie zerwały całkowicie kontakty. Elżbieta nie przybyła nawet na pogrzeb Katarzyny Par, gdy ta niedługo później zmarła w wyniku komplikacji po porodzie. Wkrótce jednak sprawa miała się wyjaśnić. Otóż Tomasz Simur został aresztowany i oskarżony o spiskowanie za plecami króla Edwarda VI. Rzekomo pragnął pozbawić Edwarda VI tronu, a pomóc w tym miała mu właśnie Elżbieta. Po aresztowaniu Tomasza Simura nasiliły się aresztowania innych osób i przesłuchania świadków, którzy wkrótce zeznali, że Tomasz Simur najprawdopodobniej romansował z nastoletnią wówczas Elżbietką. Wielokrotnie przebywał w jej sypialni, zachowywał się w stosunku do niej w sposób niestosowny. Początkowo sama Katarzyna Par przyzwalała na to, jednak właśnie eskalacja tego natrętnego zachowania Tomasza Simura w stosunku do Elżbiety i podejrzenia o romans spowodowały, że Elżbieta opuściła dom swojej macochy. Elżbieta również była w tarapatach. Z jakiego powodu? Okazało się, że Tomasz Simur planował małżeństwo z Elżbietą. Jeszcze w czasie, gdy był żonaty z Katarzyną Par, zastanawiał się, w jaki sposób mógłby posiąść serce Elżbiety, ponieważ, umówmy się, dużo lepiej jest być mężem ewentualnej królowej niż wdowy po królu. A takie małżeństwo z kolei to już jest spisek, szczególnie jeśli planowane jest bez zgody i wiedzy króla. Elżbieta, jako córka Henryka VIII, powinna była o wszystkich swoich matrymonialnych planach informować brata Edwarda, który mógł wyrazić zgodę bądź nie wyrazić zgody na jej pójście. Uznano więc, że skoro Tomasz Simur planował poślubić Elżbietę bez zgody Edwarda, oznaczało to spisek i w przyszłości próbę przejęcia tronu. Elżbieta Jakimś cudem wybroniła się z całej sytuacji, udowadniając, iż nie miała pojęcia o plamach, planach Tomasza Simura, a jego zaloty były jej nie w smak. Rzeczywiście bardzo trudno jest powiedzieć, czy Elżbieta tolerowała jego zaloty, czy był to romans, czy raczej bardziej coś w rodzaju nawet molestowania seksualnego. Niestety dla Tomasza Simura los okazał się nie być aż tak łaskawy. 20 marca 1549 roku w Tower of London Tomasz Seymour stracił głowę. Wkrótce po tym głowę stracił również jego brat przypadkowo bądź nie, najbliższy doradca króla Edwarda VI. Powodem była również zdrada. Wkrótce jednak kolejny zwrot w życiu Elżbiety spowodował, że stanęła w sytuacji zagrożenia. W 1552 roku jej młodszy brat Edward zachorował na ospę. Wkrótce potem wdały się komplikacje. Edward był już przykuty do łóżka, praktycznie nie wstawał z łóżka, był bardzo osłabiony, gorączkował, miał kaszel i duszności. I wszystko wskazywało na to, że wkrótce zejdzie z tego świata. Edward zachorował i pojawił się problem. Kto zasiądzie na tronie po nim? Oczywiście, dzisiaj powiedzielibyśmy, no jak to. Przecież były dwie córki Henryka VIII zmarłego króla: była Maria Tudor i była Elżbieta. Zgadza się. Natomiast Heniuś uwielbiał komplikować życie sobie i innym. Dlatego kiedy unieważnił małżeństwa z obydwiema swoimi byłymi żonami, jednocześnie uznał swoje dzieci za bękarty, pozbawiając je prawa do tronu. To spowodowało, że Edward nie pomyślał nawet ani o jednej, ani o drugiej siostrze jako o swoich następczyniach. Natomiast jego doradcy podsunęli mu trzecią kandydatkę. Trzecia kandydatka nazywała się Jane Grey i była wnuczką siostry króla Henryka VIII. Dziewczyną bardzo wykształconą, bardzo inteligentną, znającą języki obce, i przy okazji będącą synową najbliższego doradcy króla Edwarda VI, pana o nazwisku Dudley. Dudley był niezwykle ambitnym, podłym typem. Który chciał podstępem przejąć tron dla swojego stronnictwa. Dlatego podsunął Edwardowi umierającemu już Jane Grey jako doskonałą kandydatkę na przyszłą królowę. Jane Grey była niepocieszona, absolutnie nie chciała zostać królową. Wiedziała doskonale, że tron jej się nie należy, że to jest bezprawne. Wiedziała również, że to prosta droga ku katastrofie. I tak też się stało. Po śmierci króla Edwarda VI o tron postanowiła upomnieć się prawowita w swojej oczywiście opinii dziedziczka, czyli Maria, córka króla Henryka VIII i jego pierwszej żony Katarzyny Aragońskiej. Maria wkroczyła do Londynu, nakazała pojmanie kuzynki Jane Grey, niesłusznie koronowanej na królową, a następnie nie mając innego wyjścia, skazała ją na śmierć. Było wiadomo, że Maria nie cofnie się przed niczym, byle tylko utrzymać władzę. Ale Maria nie za bardzo wiedziała, co z Elżbietą zrobić. Postanowiła więc zamknąć ją w Tower of London, w więzieniu. Apartamenty królewskie w Tower of London ożywiły i obudziły wszystkie demony Elżbiety. Oto znajdowała się w tym samym pokoju, w którym najszczęśliwsza na świecie jej matka wcześniej oczekiwała na koronację, a później bardzo nieszczęśliwa na swoją egzekucję. Elżbieta wiedziała doskonale, że może podzielić los swojej matki. Już widziała, że jej siostra, podobnie jak brat i ojciec, nie waha się skazywać na śmierć nawet najbliższych osób, jeżeli te zagrażają jej panowaniu. Genów nie wydłubiesz, co zrobić? Elżbieta więc postanowiła po raz kolejny poprzez pokorę, niedeklarowanie żadnych ostentacyjnych poglądów Pewien sposób przypodobać się siostrze, aby ocalić życie. Londyn pogrążony był wówczas w rebelii pod przywództwem niejakiego Tomasa Łajata, który biegał po Londynie ze swoimi ludźmi, wrzeszcząc, że to Elżbieta jednak jest prawowitą królową i najlepszym możliwym władcą dla tego kraju. No, to nie pomagało Elżbiecie i nie czyniło jej bardziej bezpieczną. Wkrótce. Sytuacja Elżbiety miała się drastycznie odwrócić. Z jednej strony jej pozycja się umocniła, ponieważ jej siostra Maria, co się coraz bardziej oczywiste, prawdopodobnie miała nie dać Anglii następcy tronu. 17 listopada 1558 roku Maria Tudor umiera. Przed śmiercią wezwała do siebie swą siostrę, błagając ją na łożu śmierci, by ta utrzymała katolicyzm w Anglii. Jednocześnie nie mając innego wyjścia, to właśnie Elżbietę, Maria Tudor wskazała jako swoją następczynię. Wkrótce w styczniu 1559 roku Elżbieta po raz kolejny stanęła w komnacie królewskiej w Tower of London, tym razem oczekując na własną koronację. Elżbieta bardzo dobrze rozumiała dwór. Wiedziała, że jako kobieta będzie przez wiele osób postrzegana jako ta, która nie nadaje się do sprawowania władzy. Ta, która nie potrafi w sposób chłodny, pragmatyczny, zgodny z zasadami rozsądku podjąć decyzji. Dlatego bardzo szybko otoczyła się gronem doradców, mądrych, doświadczonych ludzi, którzy mieli pomagać jej panować w kraju. Między innymi był to William Cecil czy Francis Walsingham, dwóch doskonałych doradców, którzy wielokrotnie pomagali jej w opanowaniu trudnych kryzysów i sytuacji. Oprócz tego, w otoczeniu Elżbiety pojawił się ktoś, kto również przez wiele, wiele lat mieszał w jej życiu i był obiektem wielu niewybrednych plotek, mianowicie Robert Dudley. Tak, syn tego Dudleya. Który posadził na tronie Jane Grey, syn tego Dudleya, który w wyniku spisku Jane Grey stracił życie. Nosił tytuł jej głównego koniuszego, co oznaczało, że organizował i zarządzał całym jej transportem, jej i jej dworu. A to oznaczało z kolei, że nie było przejażdżki, polowania, wyjazdu gdziekolwiek, aby Robert Dudley nie znajdował się w pobliżu królowej. To również czyniło go jedynym mężczyzną, który mógł publicznie dotykać królowej. Ktoś przecież musiał pomóc jej zsiąść z konia, bądź wysiąść z powozu. Bardzo dobrze się rozumieli, wiele czasu spędzali razem, ale Elżbieta zawsze miała jeden argument dla wszystkich plotkarzy, którzy łączyli ją w romans z Robertem Dudleyem. Tłumaczyła, że przecież Robert Dudley ma żonę, więc jakim cudem ona mogłaby być jego ukochaną. Rzeczywiście, Robert Dudley miał żonę, Amy. Amy mieszkała na prowincji i przynajmniej do pewnego czasu rzeczywiście jej istnienie nie pozwalało na podsycanie takich plotek. Do czasu, gdy nieszczęśliwie spadła ze schodów i skręciła sobie kark. Niektórzy twierdzili, że to był oczywiście przypadek. Inni, że samobójstwo, że nieszczęśliwa Amy nie była w stanie znieść romansu swojego męża z królową. Wreszcie inni mówili o tym, że to Dudley, Pozbył się żony, by móc wreszcie ożenić się z królową Elżbietą. Niezależnie od tego, jaka była prawda, oczywiście plotkarze swoje już wiedzieli, a to spowodowało, że Elżbieta musiała jak najbardziej oczyścić się z zarzutów. Musiała być jak żona Cezara, poza wszelkim podejrzeniem, dlatego odsunęła od siebie Roberta Dudleya. Ten oczywiście nie potrafił się z tym pogodzić, próbował wielokrotnie. Wpływać na Elżbietę liczył na to, że ona odmieni swoje serce. Przygotował nawet dla niej taką imprezę, bardzo grubą imprezę, festiwal, który trwał 19 dni. Przygotowano tony jedzenia, fantastyczne dekoracje, trupy teatralne, pieśni, wiersze. Wszystko z bardzo kiepsko zawoalowanym motywem przewodnim małżeństwo i jego błogosławione skutki. Miało to przekonać Elżbietę, żeby wyszła za mąż za Roberta Dudleya. Wszystko odbywało się w jego posiadłości w pałacu w Kenilworth. Oczywiście Elżbieta nie tylko nie zamierzała się ugiąć, Elżbieta się wkurzyła. Uznała, że jest to manipulacja, że Dudley próbuje na nią wpływać, że próbuje ją wziąć pod włos, a tego Elunia nie lubiła. Dlatego jeszcze zanim cała impreza się skończyła, Elunia spakowała manatki i swój dwór i ostentacyjnie, nie po angielsku, opuściła pałac Dudleya, zostawiając biedaka z pustymi kieszeniami i złamanym sercem. Dayle ostatecznie pozbierał się dość szybko, bo już po trzech latach okazało się, że się wcześniej zdążył hajtnąć z Letys Knowles, która była jedną z dam dworu Elżbiety. Zdążył się hajtnąć, ale zapomniał powiedzieć o tym Aluni. To spowodowało, że królowa Elżbieta absolutnie się wściekła. Nakazała aresztować oboje, a to z kolei dla wielu było symbolem tego, że rzeczywiście musiała kochać Dadleya, skoro tak się zachowała. Tylko zazdrosna kobieta mogłaby się wściec aż tak bardzo. Serce Elżbiety po pewnym czasie zmiękło i wypuściła oboje na wolność, akceptując małżeństwo Roberta Dadleja, jednocześnie uznając, że sama też w sumie mogłaby pomyśleć o tym, by wyjść za mąż. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości. Od samego początku swojego panowania Elżbieta non-stop poddawana była naciskom ze wszystkich stron, by wyszła za mąż. Umówmy się, była wspaniałą partią w owych czasach. Jej kraj był potężny i nie było praktycznie dworu, z którego nie wydelegowano by jakiegoś kandydata na męża dla Elżbiety. Codziennie przychodziły portrety, prezenty, zaproszenia, listy od potencjalnych kandydatów na męża. Jednak Elżbieta cały czas wszystkich odtrącała. Bała się, że konieczność posłuszeństwa w stosunku do męża będzie leżała w konflikcie z jej posłuszeństwem w stosunku do własnego kraju. Bała się, że będzie musiała oddać stery mężczyźnie, mężowi. Który to mąż będzie podejmował decyzje i decydował nie tylko o losach kraju, ale również o losach jej własnych. A mając doświadczenia z dzieciństwa, znając los swojej matki, znając losy swojego ojca, nie wierzyła szczególnie w instytucje małżeństwa. Jednocześnie Elżbieta żyła w ciągłym stanie zagrożenia. Fakt, iż była niezamężna, powodował, że była, uważano przynajmniej, słabsza. I bardziej podatna na wszelkie wpływy, jednocześnie jej władza uważana była za bardziej niestabilną. Dodatkowo sytuację zaostrzał i pogarszał fakt, iż była protestantką. Papież wprost wypowiadał się o jej matce jako królewskiej dziwce, uznając Elżbietę za Bękarta, a w przyszłości również obkładając ją ekskomuniką. Klątwa papieska spowodowała, Iż dano niejako przyzwolenie na pozbycie się królowej Elżbiety I. Pozbycie się mogło być również dosłowne, przez co nasiliły się spiski i próby zamachów na jej życie. Ona żyła w ciągłym zagrożeniu. Zagrożenie pochodziło zarówno z zewnątrz, jak i z jej własnego otoczenia, z jej własnej rodziny. Jedną z osób zamieszanych w spisek na życie królowej Elżbiety była jej kuzynka. Maria Stuart, królowa Szkocji. Elżbieta naraziła się Marii, podsyłając jej jako kandydata na męża właśnie odrzuconego przez siebie Roberta Dudleya. Maria uznała, że to prowokacja ze strony Elżbiety, że Elżbieta próbuje jej dać ochłap po sobie i uznała to za obrazę. Od tego czasu ich stosunki były mocno zaostrzone. Sprawy nie poprawiał fakt, iż Maria była katoliczką, a Elżbieta protestantką. Obie pani nigdy się nie spotkały, ale łączyło je i dzieliło ogromnie dużo. W końcu doniesiono Elżbiecie, iż Maria planuje pozbawić ją tronu. Maria miała spiskować wraz z Hiszpanami, wraz z Francuzami, z katolicką częścią Europy po to, by pozbawić Elżbietę tronu, przeprowadzając zamach na jej życie. Elżbieta nie przekonana ostatecznie, ale jednak nie mogąca pozostawić sprawy. Bez działania postanowiła aresztować Marię Stewart. Zrobiła to samo, co kiedyś z nią zrobiła jej siostra Maria, czyli wsadziła Marię Stewart do aresztu na zasadzie przeczekania, dopóki nie znajdzie się jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie się znalazło po wielu, wielu latach. Dostarczyli jej go doradcy Elżbiety w postaci listów Marii Stewart, do spiskujących na życie Elżbiety ludzi, którzy mieli się w otoczeniu Elżbiety znajdować. Maria dawała im wskazówki. Maria ich inspirowała i podtrzymywała na duchu, mówiąc o tym, iż zostaną wynagrodzeni za to, że pozbawią życia Elżbietę. Elżbieta nie miała już wówczas innego wyjścia. Musiała skazać swoją kuzynkę na śmierć. Maria Stewart została ścięta. Elżbieta nigdy sobie tego nie wybaczyła. Myślę, że nie wybaczyłaby sobie jeszcze bardziej, gdyby wiedziała, że bardzo możliwe, iż padła ofiarą spisku. Żyjąca nawet w niewoli Maria Stuart stanowiła ciągłe zagrożenie dla władzy Elżbiety. Doradcy Elżbiety usiłowali ją przekonać, że powinna się Maria Stuart pozbyć, ale Elżbieta nie chciała być taka jak Henryk VIII. Nie chciała zabić Marii tylko dlatego, że ta jej zawadzała. Dlatego doradcy wiedzieli, że Elżbieta potrzebuje powodu, by pozbyć się Marii Stuart i postanowili jej tego powodu dostarczyć. Mówi się, że cały ten spisek, wszystkie te listy, oczywiście Maria pisała, ale odbyło się to jako prowokacja. Szpiedzy doradców Elżbiety mieli sprowokować Marię do spiskowania, mieli sami poddać jej pomysł, tak naprawdę o wszystkim donosząc później Elżbiecie. Co by nie było, dzisiaj obie panie muszą spędzać czas we własnym towarzystwie, ponieważ obie pochowane są w opactwie Westminsterskim, w dodatku dość blisko siebie. Elżbieta nie chciała oczywiście nikogo pozbawiać życia, ale ta sytuacja bardzo ją zmieniła. Już wiedziała, że władza wymaga poświęceń. Już wiedziała, że władza to samotność. Władza jak narkotyk, władza to wielka siła, rodzi miłość i lek czasami też Robert Dudley zniknął z jej otoczenia, w pewien sposób ich stosunki się ochłodziły, pojawił się kolejny faworyt, Walter Riley, słynny żołnierz, poeta, taki buntownik, niezwykle przystojny mężczyzna, jego Elżbieta obdarzyła kolejnym swoim uczuciem. Po raz kolejny również zawodząc się, ponieważ Walter Riley wywinął jej dokładnie ten sam numer, który wcześniej wywinął Dudley. Hajtnął się bez pytania. Znowu Elżbieta musiała zaprosić nieznośnego Rileya i jego małżonkę do Tower of London, jednak po raz kolejny jej miękkie serce wygrało. Wypuściła oboje, ale ich stosunki nigdy już nie były takie same. Elżbieta coraz bardziej czuła samotność i czuła presję. Cały czas mówiono o tym, że powinna wejść za mąż. Wciąż pojawiali się kandydaci, którzy chcieli poślubić królową, mimo że ta była coraz starsza. Jednym z kandydatów do jej ręki był książę Franciszek z Alenson, Francuz, który miał wówczas 24 lata. Dzieliło ich kilkanaście lat różnicy, a Elżbieta przy franciszku przeżyła swoją drugą młodość. Mówi się, że połączył ich gorący romans. Przez kilka lat pisali do siebie listy, utrzymując pewnego rodzaju namiętność. Franciszek całkowicie zakochał się w Elżbiecie, a ona bardzo poważnie rozważała ewentualność wyjścia za niego za mąż. Niestety wtrącili się doradcy Elżbiety, którzy nie widzieli jako męża królowej angielskiej Francuza. Doradcy Elżbiety bali się, i że wychodząc za Francuza, Anglia znajdzie się w orbicie francuskich interesów, a to było im bardzo nie na rękę. Dlatego postanowili ją przekonać, że to bardzo zły pomysł, że Franciszek jest zbyt młody, a ich małżeństwo po prostu nie ma szans na sukces. Elżbieta poddała się, odprawiła Franciszka, jednocześnie ostatecznie godząc się z tym, że ani małżeństwo, ani dziecko nie mają już szans jej się przytrafić. Odprawienie zalotników i Franciszka z Alençon było ostatecznym ciosem dla Elżbiety. Od tego czasu właśnie zaczęła mówić o tym, iż jest poślubiona Anglii i to Anglia jest jej miłością. To nie było jej jedyne zmartwienie. Po śmierci Marii Stuart odezwały się środowiska katolickie w Europie. Książę Filip. Hiszpanii postanowił odegrać się na Elżbiecie i ostatecznie zmieść jej protestanckie panowanie z powierzchni ziemi. Zaczął więc kampanię zbierania sojuszników, zbierania wojsk na wyprawę przeciwko Anglii i przeciwko Elżbiecie. Elżbieta po raz kolejny, podobnie jak to bywało w przeszłości, postanowiła przeczekać sytuację, nie podejmując żadnych ostatecznych decyzji. Nie chciała wojny. Wiedziała, że wojna to ruina, wiedziała, że wojna to nieszczęście i wiedziała, że wojna to ostateczne rozwiązanie. Wkrótce okazało się jednak, że czasami przypadek rządzi tym, co się dzieje w historii. Otóż doszło do bitwy w porcie Cadiz i to do bitwy wygranej przez siły angielskie, a to tylko dlatego, że rozkaz królowej przyszedł zbyt późno. Królowa bowiem wystosowała rozkaz, w którym ograniczyła możliwość ataku na hiszpańską flotę wyłącznie do Otwartego Morza. Rozkaz przyszedł zbyt późno i dowódcy wojsk angielskich już zdążyli zaatakować w porcie Cadiz statki hiszpańskie. Trzeba przyznać, że Hiszpanie nieźle się wkurzyli. Dlatego w 1588 roku wnerwiony Filip Wraz ze swoimi wojskami, wyruszył z portu w Lizbonie, by zaatakować ostatecznie swoją niezwyciężoną armadą, flotę angielską. Tym razem, dzięki znakomitemu dowództwu, m.in. Drake'a oraz dzięki bardzo sprzyjającemu wiatrowi, flota angielska pokonała wielką i do tej pory niezwyciężoną hiszpańską armadę. Ci, którzy jeszcze mieli wątpliwości, czy Elżbieta jest prawowitą władczynią Anglii, poczuli się w pewien sposób przekonani, no bo skoro Bóg pozwolił jej zwyciężyć, to znaczy, że Bóg chce, żeby Elżbieta była królową. Elżbieta była coraz bardziej samotna i znużona dworskim życiem. Nie miała Męża nie miała żadnego oparcia. Jej doradcy zaczęli się wykruszać, zaczęły odchodzić osoby z jej najbliższego otoczenia, bądź umierały, bądź po prostu zdrowie już nie pozwalało im na pełnienie obowiązków. W wieku 56 lat zmarł Robert Dudley, jej najbliższy przyjaciel, powiernik i najprawdopodobniej największa miłość jej życia. Elżbieta całkowicie się załamała. Przez wiele dni nie wychodziła ze swojego pokoju, pogrążona w smutku i depresji. Do końca życia trzymała przy swoim łóżku skrzyneczkę, w którym znajdował się ostatni list od Roberta Dadleya. Musiała jednak przełamać żałobę. Królowa nie ma prawa do łez. Królowa nie ma prawa do smutku. Królowa nie ma prawa do niczego, co jest prywatne. Królowa jest własnością narodu. I to właśnie Elżbieta poznała na własnej skórze. Coraz bardziej zaawansowany wiek, widoczny już na twarzy królowej, powodował pewną niepewność w narodzie. Ludzie się zaczęli bać, ponieważ Elżbieta nie miała dzieci, nie chciała również mówić w żaden sposób o tym, kto zostanie jej następcą. Ludzie czuli się niepewni. Dlatego jej losy i losy monarchii wzięli w swoje ręce doradcy Elżbiety, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, znakomici specjaliści od PR-u. Wymyślili oni, że trzeba naród uspokoić. Skoro nie mogliśmy ich uspokoić, dając męża, nie mogliśmy uspokoić, dając następcę tronu. Damy im wieczną i niestarzejącą się królową. Od tej pory wszystkie portrety Elżbiety wyglądają, jakby była na nich kobieta bez wieku. Elżbieta bardzo ukrywała to, że czas nie jest dla niej łaskawy. Miała perukę, która miała ukryć jej przedwczesną łysinę, nosiła bardzo ostry makijaż, który miał ukryć m.in. ślady po ospie, ale również zmarszczki. Nie uśmiechała się za bardzo, ponieważ miała fatalne uzębienie. Prawie nie miała zębów przez to, że kochała słodycze. Od tej pory na wszystkich portretach towarzyszyło jej motto Semper Edem, czyli zawsze taka sama. Naród miał uwierzyć, że królowa jest wieczna. Jeszcze raz Elżbieta miała stracić głowę. Jeszcze raz w otoczeniu Elżbiety miał pojawić się ktoś, kto poruszył najczulsze struny jej serca. Jeszcze raz miała się bardzo srogo zawieść. Po raz ostatni. Otóż, gdy z dworu Elżbiety zaczęli wycofywać się starzy doradcy. Wokół niej zbierali się coraz młodsi, coraz bardziej ambitni rządni władzy, takie młode wilki, które po prostu tylko czyhały na to, by wydrzeć dla siebie kawałek władzy i kawałek względów królowej. Najbardziej wybijał się wśród nich Robert de Był on Synem przyrodnim nieżyjącego już Roberta Dudleya, a więc znał Elżbietę i znał relacje, jakie łączyły jego ojczyma z królową. Potrafił doskonale zagrać na najczulszych nutach, ona go uwielbiała, był bardzo przystojny, ale miał to, czego nie miał jego ojciec: był nadambitny, był narcyzem, cholerykiem i ogólnie zaczął strasznie wkurzać Elżbietę. Elżbieta w pewnym momencie wysłała go do Irlandii. Miał tam walczyć w jej imieniu z nieposłusznymi Irlandczykami, miał przynieść chwałę królestwu. Zamiast tego nie tylko poniósł klęskę, ale również klęskę, która uważana była za totalną hańbę i siarę. Dlatego Elżbieta nakazała mu pozostanie w Irlandii, by zmył z siebie tę straszną hańbę. Co zrobił Robert de na pewno nie zamierzał zostać w Irlandii. Wsiadł na konia i postanowił wrócić do Anglii, mówiąc królowej szczerze i otwarcie, co myśli o tym, że go odesłała. Zrobił to w najbardziej niestosowny, głupi, idiotyczny sposób i w najbardziej nieodpowiednim momencie, jaki tylko mógł się pojawić. Elżbieta była w owym czasie już bardzo zaawansowanym wieku i niesłychanie dbała o pozory, jak już mówiłam. Dbała o makijaż, o strój, to zabierało mnóstwo czasu, żeby damy dworu doprowadziły ją do takiego stanu, w którym mogła się pokazać publicznie. Devero nie zważając na to, że to królowa, nie zważając na to, że pora poranna była jeszcze bardzo wczesna, wpadł jak wicher do jej sypialni, zastając ją w koszuli nocnej, łysą, bo bez peruki, bez zębów, ze zmarszczkami, w najgorszym możliwym stanie, jaki tylko był możliwy. Elżbieta nakazała mu natychmiast się wynosić, a następnie kazała go aresztować. Deveron został zamknięty w areszcie domowym do czasu, gdy królowa postanowi, co z nim zrobić, ale po raz kolejny, zamiast siedzieć na tyłku i czekać na to, co się wydarzy, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Uciekł z aresztu i postanowił wszcząć powstanie przeciwko doradcom Elżbiety, ich bowiem obwiniał o to, że nastawili ją negatywnie do niego. Tego było Elżbiecie zbyt dużo. Robert Devereux został po raz kolejny aresztowany i skazany na śmierć. Trzeciego razu nie było. Po raz trzeci Elżbieta nie wybaczyła mężczyźnie ze swojego otoczenia takiej zniewagi. Robert Devereux został ścięty. To był cios podobny do tego po śmierci Roberta Dudleya. Elżbieta przez całe życie powtarzała, że nie chce być taka jak jej ojciec. Miała wspomnienia. Egzekucji miała wspomnienia śmierci i nieszczęść, jakie to wywołuje. Sama była dzieckiem pozbawionym matki w ten sposób. Nie chciała być taka, a tutaj po raz kolejny los zmusił ją do tego, by skazała na śmierć. Tego było dla niej za dużo. Była już zbyt zmęczona. Po śmierci Devero praktycznie nie wychodziła z pokoju. Uleżała na poduszkach, na ziemi, wpatrując się w dal, praktycznie nie mając kontaktu z otoczeniem. Traciła wzrok. Była już zaawansowana wiekiem, ale przede wszystkim strasznie znużona tym panowaniem. W końcu w marcu 1603 roku zmarła w pałacu w Richmond. Zmarła tak jak żyła, niezależna, nie poddała się naciskom, nie wyznaczyła następcy tronu. Następca tronu oczywiście był, bo nigdy nie jest tak, że go nie ma, natomiast nie był on bezpośrednio wyznaczony przez Elżbietę. Wiadomo, że byli w kontakcie listownym i ona oczywiście rozważała jego kandydaturę jako przyszłego króla Anglii, ale nigdy nie podjęła tej ostatecznej oficjalnej decyzji. Mimo to po śmierci Elżbiety, jej następcą został nikt inny jak Jakub VI szkocki Stuart. Syn skazanej przez Elżbietę na śmierć Marii Stuart, bardzo często mówi się o tym, że nie wyszła za mąż, bo tak naprawdę stały tutaj inne powody. Zagląda się królowej Elżbiecie pod spódnicę. Krążyły pogłoski, że jest mężczyzną. Skąd się te pogłoski wzięły? Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że katolicy w Europie, w momencie gdy Elżbieta panowała, nie przebierali w środkach w stosunku do niej. Pisano wszelkiego rodzaju pamflety, pisano dzieła pseudoliterackie, które dosłownie mieszały ją z błotem, obrażając i wyzywając od najgorszych. Powstała również plotka, mówiąca o tym, że Elżbieta jako dziecko została wywieziona na rozkaz swojego ojca z Londynu, kiedy w Londynie panowała zaraza. Została wywieziona, by się uratować, by przeżyć, by nie zachorować, jednak podobno miała zarazić się i wkrótce umrzeć. Jej opiekunka Kat Ashford, w porozumieniu z jej ówczesną macochą, Katarzyną Parr, miały postanowić ukryć to przed królem Henrykiem VIII. Zdawały sobie bowiem sprawę, że na jego gniew dość łatwo się narazić, a Henryk mógłby nie wybaczyć śmierci córki. Aby zachować życie, postanowiły więc znaleźć osobę, która będzie podobna do Elżbiety i którą będzie można jako Elżbietę podsunąć Heniowi. Niestety jedyne, co znalazły, to był chłopiec. Chłopiec z miejscowości Beasley, gdzie do dzisiaj żywa jest legenda o tym, że to właśnie chłopiec z Beasley był królową Elżbietą I. Rzekomo Henryk VIII miał nie zauważyć, ponieważ podobieństwo było ogromne, a przecież król w owych czasach nie widział swojej córki bez ubrania. Nie mógł więc stwierdzić jednoznacznie, czy to chłopiec, czy dziewczyna. Gdy Elżbieta Chłopiec bizli, zaczęła dojrzewać, to Henryk już nie żył, więc nie mógł jakby potwierdzić swoich podejrzeń. Rzekomo ukrywała jabłko Adama za wysokimi kołnierzami łysinę, typową dla mężczyzn, przecież ukrywała pod peruką, a brak męża i dzieci właśnie tłumaczy się tym, że była mężczyzną. Moim zdaniem są to plotki bardzo krzywdzące, natomiast takie legendy towarzyszyły jej także dlatego, że. Poprosiłaby po śmierci, przeciwnie do tego, jak głosił zwyczaj, nie balsamować jej ciała. Otóż wówczas każdego króla po śmierci wyciągano wnętrzności i balsamowano zwłoki. Elżbieta wyraźnie zażądała, by absolutnie nikt nie śmiał jej dotykać po śmierci, rozbierać ani w żaden inny sposób poddawać jakimkolwiek medycznym działaniom. Kolejna plotka, która się pojawiała i która też czasami się przewija gdzieś w jakichś artykułach, mówi o tym, że wręcz przeciwnie. Elżbieta nie była królową dziewicą, a miała syna syna, którego urodziła Robertowi Dadlejowi, którego ponoć miała wysłać do Francji, by tam był wychowywany. Zresztą zgłaszało się wielu młodzieńców, podobnie jak z księżniczką Anastazją z Rosji, również tutaj zgłaszali się panowie, którzy twierdzili, że są synami Elżbiety i Roberta Dudley'a. Oczywiście bójda na resorach, każdy próbował zagarnąć trochę sławy i władzy i pieniędzy dla siebie, ale Elżbieta na pewno syna z Robertem Dudley'em nie miała. Panowanie królowej Elżbiety było złotym wiekiem w historii Anglii. Elżbieta otworzyła drogę do tronu i do panowania innym kobietom, które okazały się być zdecydowanie w historii tego kraju dużo silniejsze od mężczyzn. Ona była pierwowzorem. Ona pokazała, co to znaczy być niezależną. Ona pokazała, co to znaczy doskonale panować nad krajem. I ona pokazuje, że bycie królową to nie jest żadna bajka. To samotność, zagrożenie. Spisek i brak jakiejkolwiek prywatności. Ja nie chciałabym być królową. A wy? Co sądzicie, Elżbiecie? Czy myślicie, że być królową to jest taka fajna sprawa? Czekam na Wasze komentarze. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, komentujcie, zadawajcie pytania. A jeśli macie ochotę, wybrać się na tur. Będzie adres mailowy, na który możecie do mnie napisać. Umówimy się na wycieczkę po Londynie. Zapraszam serdecznie. Pa!